Witajcie w następnej ale degustacji, tym razem szkockie piwo z browaru 71 Brewing. I jest to LC. Jest to Left Coast, czyli lewe wybrzeże. Oni tu określają to jako West Coast IPA, 5,4% alkoholu. I co oni tu piszą? Klasyczne amerykańskie chmiele w mariażu z bogatym słodowym zapleczem, głębokie złoto w kolorze, z smakami cytrusów, sosny, tropikalnych owoców i mocną goryczką West Coasta. Zobaczymy, tak to określają. Niestety nie podali, jakie to wspaniałe klasyczne amerykańskie chmiele na puszce, ale użyli Simcoe, Chinooka i Citry, a jeśli chodzi o słody, to Extra Pale, Monachijski, Carra Light i Carra Pils. W miarę lekkie chmiele, słody. Jak widać, jest to dosyć jasno wyglądające piwo. Zamglony, zdecydowanie taki pomarańczowy prawie że środek. Piana opadła dosyć szybko. Zobaczycie na nalewaniu i na zdjęciach troszkę większa jest, drobno i średnio pęcherzykowa, no ale jak to widać opadła. Aromat. Aromat nie jest jakiś cudownie buchający energią i tryskający soczystym owocem. Nie, zdecydowanie nie. Jest trochę słodowości, takiej ciasteczkowości, trochę tych owoców egzotycznych, lekka nuta sosnowa, jakieś tam owoce, tak jak powiedziałem, ale powiedzmy, że nie jest to, co określają, ale nie jest też źle. No dobra, zobaczmy, jak jest w smaku. Zdecydowanie w smaku czuć słodowość, ziarnistość pszenicy, lekką ciasteczkowość. Później wchodzi sosna, troszkę cytrusowej zestawości, owoce egzotyczne i taka cierpka, cytrynowa nutka na koniec. To może być marakuja. Jest trochę tych owoców egzotycznych, jest mango, taki typowy miks. No i ta marakuja tutaj może rzeczywiście działać, szczególnie nią czuć. Ale gdzie jest goryczka, bo na razie jak niezbyt, nie? A szczególnie jeśli chodzi o West Coast, ona powinna być wyraźna. To niestety nie jest. No dobra, ale to był pierwszy łyk. No spróbujmy, do 3 razy sztuka, nie? Drugi raz. Zdecydowanie piwo jest orzeźwiające. Może właśnie przez to marakuję, taką kwaskowość. Dosyć fajnie soczyste, ale nie ma jakichś takich zdecydowanych smaków tutaj, tylko ta marakuja tutaj przeważa, także, ale jest dosyć przyjemne, to trzeba powiedzieć. Gdzieś jakby tak nieśmiało zaczynała się rodzić koryczka. Trzeci raz. Nasycenie jest takie mizerne. O, jest goryczka. Przyjemna, delikatna, lekko sosnowa, trochę takie grejpfrutowe nuty. I jakby tak na samym końcu lekka ziołowość. No ale to nie jest to, co oni tu napisali, że kurna wspaniała West Coastowa goryczka. No, zdecydowanie nie. Jest bardzo delikatna, prawie niezauważalna, bym powiedział nawet. Także no niestety główna, że tak powiem, moc West Coasta, który jest dosyć goryczkowy, ta jest gdzieś zagubiona. Także czy to jest rzeczywiście West Coast? To nie jest tak, że piwo bardzo soczyste, takie jest w miarę, ale nie ma takich super egzotycznych owoców, że nie wiem, czy to jest, nie jest też takie wytrawne, takie nie wiadomo co to jest. To nie jest ani West Coast, ani East Coast. American IPA to by była najlepsza nazwa na to. Zdecydowanie. Z drugiej strony, no co to za kraftowy browar, który by nie eksperymentował? I to jest ich eksperyment. Natomiast no nie bardzo to ten eksperyment jest dobrze opisany na puszce. Bo to zdecydowanie nie jest 100% West Coast IPA i ta goryczka zdecydowanie nie jest West Coastowa. Także mogli to troszeczkę inaczej opisać i byłoby wszystko fajnie, bo można by się zgodzić, że to jest American IPA, soczyste, fajna marakuja jest zdecydowanie, ale to nie jest w pełni West Coast. Też nie jest East Coast. Także ja bym zostawał przy American IPA i byłoby wszystko fajnie. Nikt by nic nie mógł powiedzieć. Dobre piwo do picia. Nie mam nic przeciwko temu. Bardzo dobra relacja ceny do jakości. Zdecydowanie. To jest funt 69 w Lidlu. No w Tesco za kraftowe takie 440 ml puszki się płaci 3,50, także prawie że połowa ceny. Także mi się wydaje, że piwo jest warte spróbowania, jest przyjemne w odbiorze, fajnie się pije, no tylko że ma taki problem, że nie bardzo pasuje do opisu. I to jest ten problem. Ale piwo jest samo w sobie bardzo przyjemne. Także warto spróbować, mieć własną opinię, co wy o tym myślicie. Mam nadzieję, że przekażecie w komentarzach. A poza tym to mam nadzieję, że ta recenzja wam się podobała, tak jak podoba mi się to piwo, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, będzie wam przypominał o każdym nowym filmie kanale, także będzie na bieżąco, proszę nie opuśćcie żadnej nowej, ale degustacji. No i będziecie rozpowszechniać wiedzę o kanale swoim znajomym. Wasze zdrowie. Cheers. Slandziwa.